Witamy wszystkich zgromadzonych na tegorocznym Narodowym Czytaniu, podczas którego będziemy mieli przyjemność odczytać się w Juliuszu Słowackim. Ja nazywam się Eliza Orzeszkowa i przekazuję Juliuszowi ładanie nad dzisiejszym świętem. Posłuchajmy, co w duszy gra romantyką. A więc jestem, droga Eliza. Dość mnie słuchaj, że otwarto tutaj dziś kącik romantycznych uniesień twórczych. Ależ Adamie, to nieporozumienie. Dziś kontemplujemy dzieło Juliusza. No właśnie, Adamie, nie kompromituj się. Każdy wie, że to ja jestem najwspanialszym wieszczem romantyzmu. Wybrój te słowa. Będzie największym, lepszym romantyzmu. Mam ci przypomnieć, mam kompromitację podczas moich 42 urodzin u Eustachego Januszkiewicza. Chcesz znowu szlochać Juliuszu? Ależ doprawdy, panowie, to nie przystoi. Zakończmy ten antagonizm wieszczów, albowiem mamy gości. A propos to, mamy gości. Oni czekają na moją twórczość. Daj wtedy pokój, Adamie. Oba jesteście geniami. Twoje dzieła, Adasiu, czytaliśmy 2 roki temu. Moje, już roczek temu. Dajmy szansę Julkowi. Dobrze, już dobrze, niech będzie. Ale kto to wymyślił i kto do tego dopuścił? Otóż wyobraź sobie, że to prezydent Andrzej Duda zwrócił się w tych słowach do naszych przyjaciół. Ale zaraz, gdzieś podziałam list od niego. O, może zasna pani kierownik, znajdzie go w swoich annałach. Wdzięczny jestem ogromnie, że prezydent tak mnie uszanował. Kto z państwa rozpocznie tę ucztę słów pięknych? Byle prędzej. Piszę zaraz na wykład o literaturze słowiańskiej w prestiżowym College de France. Panie wójcie, możemy? Już koniec naszej romantycznej podróży. Sercem i duszą wszystkim dziękuję za odwiedziny i tyle wzruszeń. A tobie, Adamie, bądź zdrów. A tak się żegnają nie wrogi, lecz 2 na słońcach swych przeciwnych bogi. Słowo i poezja. Jak już się zrobiło tak słodko, zapraszamy na poczęstunek.